Hej, kochani, witam Was w przepiękną sobotę, być może ostatnią już taką, bo z tego co wiem, to od przyszłego tygodnia już weekend nie ma być taki ciekawy. No, a my właśnie z moim mężem wybieramy się na robotę. Sprzedałam Adasia do moich rodziców, bo mój mąż ostatnio mi mówi, kurczę, że chciałby w ten weekend zwieźć, ma takie drzewo, które jest nam potrzebne na dom, no i ma tam takie, które jest mu jakoś są to takie jakby duże i mniejsze kawałki i te właśnie mniejsze by potrzebował, że te duże mogą jeszcze poleżeć. Mówi, kurczę, chciał to w ten weekend zrobić, póki jest ciepło, a nie ma z kim u nas, wiecie, my ogólnie mamy taką rodzinę i w ogóle znajomych, że strasznie dużo sobie pomagamy i zawsze jest na kogo liczyć do pomocy, no bo sam tego nie ogarnie. No ale w ten weekend akurat jedni pojechali na wesele, jedni gdzieś tam na wycieczkę, no i po prostu nie ma z kim. No i tak mówi, kurczę, że chciał to zrobić. Ja mówię, no słuchaj, przecież ja nie mam jakichś dwóch lewych rąk, jak ktoś przypilnuje Adasia, że będziemy mogli to zrobić we dwójkę, to czemu nie? Ja też jestem taka raczej kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boi, tak jak było w tym filmie, jak kiedyś sobie pracowałam za młodu, chciałam powiedzieć, wiecie, za takiej, tak na studiach, wakacje, żeby sobie dorobić, to pracowałam na targu na przykład, gdzie też przerzucałam takie, no nawet kilkadziesiąt, no wiecie, no ziemniaki przerzucałam, to tam były worki po 10 kilo, no to jak tak przerzucałam z dwa worki po 20, nawet były worki po 15, tak z 20, z 30 kilo przerzucałam, także ja jestem właśnie raczej taka, że nawet lubię taką pracę fizyczną od czasu do czasu, także mówię, żaden problem, no i udało się, moja mama przypilnowała właśnie teraz Adasia, tata jest w pracy, a my za chwilkę wyruszamy, także chciałam właśnie tak rozpocząć tego vloga, bo zaraz musimy ruszać do roboty, no i pewnie ten vlog będzie weekendowy, jak zwykle, nie wiem, co uda mi się dzisiaj pokazać, pewnie to połączę z jutrem, no ale wiecie, ja prawdziwa kobieta, żeby wykorzystać jakoś ten czas, żeby będzie ładna pogoda i będziemy na dworze. Stwierdziłam, co trzeba łapać ostatnie promienie. Czekajcie, poprawię sobie, bo zaraz mi wypadniecie. Mówię, trzeba sobie, wiecie, złapać jeszcze ostatnie promienie słońca. Także ubrałam się w taką bluzkę tutaj, wiecie, taki, żeby jak najmniej zakrywała. W sensie zwykła bluzka, ale na cienkich ramionczkach, żeby tam się nic nie odznaczało. Krótkie spodenki i stwierdziłam, że może nawet schudnę przy przerzucaniu takich, wiecie, ciężarów. Także, wiecie, zawsze trzeba szukać jakichś pozytywów. Dobra, idę, bo mój mąż zaraz mnie będzie wołał, że miałaś iść do roboty, a nagrywasz. Także witam się z Wami i do zobaczenia. Stwierdziliśmy, że żeby mieć jeszcze lepsze nastawienie i dużo sił do pracy, to sobie zjemy coś, co bardzo lubimy, a bardzo dawno nie jedliśmy. Także dzisiaj wjeżdża kebab. Dnia, wygląd mój średni, ale jedziemy właśnie na basen. Ja jestem z tych, co wiecie, co nie stroją się za bardzo na basen. Nie chcę mi się zastanawiać, czy mi się, nie wiem, zmyje coś, rozmarzę. Wolę, wiecie, iść na żywioł. Ja w ogóle lubię się wygłupiać nad wodą także i na basenie, także nigdy się nie maluję. No i co? Jedziemy właśnie pierwszy raz. Adaś będzie na basenie. No, będzie miał 2 latka w przyszłym miesiącu, a jeszcze nigdy nie był. Ale to dlatego, że on, może Wam kiedyś o tym opowiem, miał problemy z drogami moczowymi i bałam się infekcji, ale już z tego wyrósł. Także jedziemy i myślę, że mu się będzie bardzo podobać, bo on ogólnie lubi się ciaplać w wannie. Także myślę, że sprawimy mu sporą frajdę. Co robisz? A powiedz, co to jest? Co to jest? Powiedz but. Co to jest? Powiedz but. Czyż umiałeś? Wstydzisz się? Nie chcesz się chwalić, że jesteś taki elokwentny? A gdzie jedziesz? Ciap, ciap. A co to jest? Powiedz but. Nie będziesz mówił. No dobrze, dam Ci spokój.
Ten weekend, jak się nas wyjątkowo ciągnie do jedzenia na wynos i zamówiliśmy sobie pizzę. Ja z ananasem, moim ukochanym, do tego sos czosnkowy musi być, a mój mąż z salami, bo on uważa, że pizza z ananasem to jest profanacja. My już po basenie było super, chociaż na początku, powiem Wam, myślałam, że nie wiem, czy będziemy sobie tak pływać, bo Adaś na początku tak się bał, tak się kurczowo trzymał mnie albo mojego męża, no ale wiecie, powolutku się troszkę przekonał, nawet tam będziecie widzieć na przebitkach, chciałam go, wiecie, zachęcić zjeżdżalnią, to mi spierdzielał takimi schodkami z tyłu, no ale potem właśnie po namowach, leciutko na brzuszku, mu pomagałam i mój mąż go łapał w wodzie, nawet mu się spodobało, no i w sumie głównie pływał w tym kółku, my za nim, wiecie, tak jak my jesteśmy, jak jeździliśmy razem z moim mężem, to tu do różnych jacuzzi, saun, na zjeżdżalnie. No a teraz właściwie tak się kręciliśmy po tym basenie, wiecie, że po prostu, żeby Adaś był zadowolony. Byliśmy w jacuzzi jednym, a czy to nie było w jacuzzi, bo wiecie, bałam się go brać do jakiegoś takiego jacuzzi, jak z jakieś tam z borowiną czy z czymś, bo wiecie, nie wiem, jaki taki, czy taki maluch może w czymś takim, więc wolałam nie ryzykować. Byliśmy tylko w takim jacuzzi, co jest zwykła woda z basenu, tylko podgrzewana. Nawet się pytałam specjalnie pana ratownika, czy on nie jest, czy jest ona jakoś tam, wiecie, czy ma chlor, bo jednak, wiecie, mi się tak kojarzy takie troszkę w jacuzzi słowa wymiana tej wody i wolałam się to pytać ze względu na te Adasia kiedyś problemy z drogami moczowymi, czy tam na pewno się wszystko fajnie oczyszcza, ale mówił, że tak, że właśnie jest ta woda chlorowana, także jak tam weszliśmy, to nawet na takiego malucha działa tak relaksująco, się rozwalił w tym jacuzzi, także było bardzo fajnie, a teraz wiecie, że jestem taka zmęczona razem z Adasiem, wiecie, zawsze się mówi, że woda wyciąga i tak faktycznie jest, nic takiego dzisiaj nie robiliśmy, a normalnie już chce nam się spać, także idę sobie zrobić, mam ochotę na jakąś ciepłą kolację i będziemy się powoli kłaść spać, bo normalnie jesteśmy wykończeni. Jak już ten vlog jest pełen pysznego jedzenia, to żeby Wam zrobić jeszcze większego smaka, pokażę Wam, co jem na kolację. Mówiłam w ostatnim filmiku w zakupach, że tą zupę polecił mi mój brat. Jeszcze nie wiem, czy jest pyszna, ale z tego, co on mówił, tak, właśnie kupiłam ją z jego polecenia, także myślę, że tak będzie. No i takim akcentem chciałam już z Wami pożegnać. Dzięki za oglądanie. Pa, pa!